Uwaga! Serwi ogień! Następny! Myślę, że ta frekwencja związana jest z wspaniałą pogodą, która dopisała ewidentnie. Być może jest to związane z tym, że wczoraj uczniowie naszej szkoły na wycieczce w Częstochowie byli i wymocili tą pogodę. W każdym razie jest i myślę, że dzięki temu także ta frekwencja. Cała impreza ma postać pikniku związanego ze 120-leciem funkcjonowania szkoły, ponieważ patronem szkoły jest Grod Rowecki. Stąd też wymyśliliśmy to w taki sposób, żeby udział grup rekonstrukcyjnych był tutaj podstawą tego pikniku, żeby zarówno nasi uczniowie, jak i wszyscy ci, którzy tutaj przyjdą, mieli okazję dotknąć i doświadczyć materialnie w postaci sprzętu, broni, mundurów, czasów naszego patrona. Zrezygnowaliśmy zupełnie z części oficjalnej z przemowami, podziękowaniami i laurkami. Szkoła ma być otwarta dla mieszkańców i myślę, że ta formuła tutaj jak najbardziej temu sprzyja. No jak widać, jest otwarta i z tej otwartości dzisiaj licznie korzystają nasi mieszkańcy. Czy ta formuła współpracy z jednostką wojskową będzie się rozszerzać w jakiś sposób? Trudno powiedzieć, bo jakby dzisiaj wojsko funkcjonuje w nieco innych realiach niż wtedy, kiedy ta współpraca była nawiązywana. Myślę, że ona w pewien sposób się jak gdyby w dużym stopniu zawęziła i ograniczyła. Różne jakby uwarunkowania mają na to wpływ. Ale cieszę się bardzo z tego, że jakby wróciliśmy do tej współpracy, która kiedyś była taka znacząca, myślę, bo żołnierze Leszczyńskiego Pułku brali udział przy nadawaniu imienia przy okazji stulecia szkoły, ale też jakby korzystaliśmy z tej współpracy w innej formie, na przykład użyczali nam miejsc na obozy letnie w swoich bazach gdzieś nad morzem. Tak? Były takie przypadki. Się balon. Nie patrz w monitor, no przyrozy. Ale paluszek sobie połóż tu na stół, to musisz pociągnąć. Prawą rączką. Tą rączką połóż sobie palec wskazujący tu. Nie tą rączką, nie tą. Tą sobie trzymaj tu. Tą rączkę, o. Za to będziesz musiała pociągnąć, jak zobaczysz cel. Ale trzymaj mocno. Gdzie jest ten cel? Prawie strzelaj. Teraz. Dostał, zobacz, w czoło. Szybko! Więcej żołnierzy! Tam z tyłu trzeba. No dobra, to ja już idę na tyły. Paliwa nie ma. Jeszcze serwis. Jeszcze serwis. Największe zainteresowanie mi robi przybliż tym.